Jest z nami Michał Marcjanik, kapitan zespołu Arki. Witam. Witam. Michał, gratulacje zwycięstwo, ale to takie zwycięstwo, można powiedzieć, pyrrusowe. Zapewne też liczyliście no, na to, że dzisiaj zakończy się już ten sezon. No tak, liczyliśmy na to, ale też z tyłu głowy mieliśmy to, że możemy jednak zagrać w tych barażach i do tego teraz musimy się jak najlepiej przygotować. Powiedz, Chrobry Głogów, jak ocenisz tego rywala? W tym sezonie, w dwóch meczach, w sezonie zasadniczym były porażki, tak więc no, kiedy się nie zrehabilitować i nie wygrać jak teraz? No dokładnie, to już będzie na pewno inny mecz i my też. Nasza gra jest dużo lepsza niż choćby w poprzednich tam tych dwóch meczach, gdzie mierzyliśmy się z Chrobrym i trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Ważne chyba jest także to, że przed tymi meczami barażowymi, bo liczymy oczywiście na dwa te mecze barażowe, udało wam się wygrać w tym meczu z Sandecją, bo były już trzy mecze bez zwycięstwa, więc to też powinno was dobrze zbudować na to spotkanie barażowe pierwsze. No tak, to będzie gdzieś taki może dodatkowy kop do przodu i na pewno pomoże to w następnych meczach. Dzisiaj rekord frekwencji, czy liczysz, że także w tym meczu barażowym będzie ponad 10 tysięcy? Kibice chyba nie zawiedli i byli tym 12 zawodnikiem. No tak, miejmy nadzieję, że w czwartek jest mecz, tak? Tak. Że w czwartek równie będzie duża frekwencja i kibice pomogą nam w zwyciężeniu tego meczu, tak jakby dzisiaj i będziemy się wspólnie cieszyć ze zwycięstwa.